Nikt się tutaj nie spodziewał łatwego zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że żeby wygrać ten mecz, trzeba będzie wybiegać, wywalczyć te 3 punkty. Nie udało się, wielka szkoda, ale obiektywnie patrząc, no, może przeważaliśmy piłkarsko, ale tak naprawdę z tych sytuacji podbramkowych to tak naprawdę Łaziska też mogły nas jeszcze skontrować i strzelić bramkę. No, 90. minuta, kontrowersyjna trochę sytuacja, nie wiem, no, trzeba by to spokojnie przeanalizować, czy był rzut karny, czy nie. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, obiektywnie mecz na remis, ale chcielibyśmy tu bardzo wygrać, chcieliśmy tutaj bardzo wygrać. No i wielka szkoda, bo naszym celem jest awans, ale trzeba też spojrzeć na tabelę, ta strata jest dosyć duża, więc musimy zająć jak najwyższy. Remis jest dla nas stratą 2 punktów. No, z Rybnikiem zagraliśmy naprawdę bardzo fatalny mecz, więc trener zdecydował się na roszady w składzie. Dzisiaj była trochę inna taktyka, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, piłkarsko przeważaliśmy, tylko gdzieś nie było tego wykończenia tych akcji. Była okazja w końcówce, tak jak było widać, że tu kolega Szymon miał sytuację sam na sam i mógł strzelić nawet na 2-1 i mogliśmy spokojnie wygrać mecz i 3 punkty zainkasować, ale remis też jest bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że no, rozgrywali i grali piłką lepiej może od nas, no, ale my dość fajnie nastawiliśmy się na kontrę i fajnie kontrowaliśmy ich, także no, w tym na pewno ich zaskoczyliśmy. No, robili też błędy w obronie, które mogliśmy wykorzystać i tak jak mówię, wygrać mecz.